Często, że równie dobrze mógłby je zwiastować przylot bocianów. Gon pojawia się zimą, a wojny rozpoczynają się wiosną, ale tylko dlatego, żeby żołnierze umierali od mieczy, a nie z zimna. Spróbujmy podsumować. Na podstawie obserwacji i obliczeń trajektorii, po jakich porusza się orszak, Collis doszedł do dwóch równorzędnych wniosków. Pierwszy z nich mówi, że dziki Gon to polegli w różnych światach rycerze, którzy zorganizowali orszak odwetu. Drugi, że jakaś nieznana, potężna moc multiplikuje widma, których zadaniem jest przemieszczanie się między światami i zdobywanie niewolników. Obie teorie wydają się prawdopodobne. Jeżeli zetknięcie z Gonem powoduje pomieszanie zmysłów poprzez działanie pola magnetycznego, to ponowne spotkanie z orszakiem powinno działać odwrotnie. Owszem. Ktoś, kto oszalał lub stracił pamięć po zetknięciu z Gonem, mógłby wyzdrowieć, gdyby spotkał go po raz kolejny. Ale to tylko hipoteza. To znaczy, że dzięki dzikiemu Gonowi można stracić pamięć, ale też można ją odzyskać. Wiesz coś, o czym ja nie wiem? Cierpię na amnezję, ale od jakiegoś czasu wspomnienia zaczęły wracać. Tak? Od kiedy? Od kiedy zabiłem widmo króla dzikiego Gonu. Obejrzyj moje towary. Piękne rękodzieło. Niech mnie szynszy losza. Interesujące, doprawdy. Jak przemyślałeś sprawę? Sam nie wiem. A nad czym tu się zastanawiasz?
Opowiem ci o kobiecie, co spadła z nieba. Cześć, majster! Słyszałem, żeś widział ciekawe rzeczy. Tak jak ciebie widzę. Niesamowite. Spoglądam ci ja w niebo, a nie. Za taką historię musisz mi postawić kolejkę. Zamkniesz ty się wreszcie? Znamy te bujdy na pamięć. Jestem klientem i będę mówić, co chcę. Polej macha kamskiego dwójniaka, a nie oszukuj tylko! Ten szlachetny wędrowiec zapłaci. Zapłacę, ale jak mnie znudzisz, to ci tego dwójniaka w żyć wleję. Taki przedni trunek, a moja żyć nie czuje smaku. Zobaczysz, nie będziesz żałował. Mów. W zeszłym tygodniu idę ci jako wąwozów. Lubię se tak czasem pochodzić. Do rzeczy. No więc idę ci ja sobie, aż nagle błysnęło, trzasnęło. Mówię, pewno burza idzie, ale na niebie ani jednej chmurki. Boś dubskiem o ziemię trzasnął, aż ci błysnęło przed oczami. Tak byłeś nachlany. Patrzę, a w wąwozie leżą ludzie. Całkiem jakby z nieba spadli. Chłop i kobita. Baba piękna była. Nawet żałowałem, że na mnie nie zleciała. Jak wyglądała kobieta? Ruda. Włosy związane, ubrana w kaftan, wysokie buty, cycuszki jędrne, żyćko krągłe, tylko złapać i... Wypisz, wymaluj, twoja stara! Zamknij się! Co było dalej? Ano, baba się poobijała, bo nie mogła wstać. Tamten chyba jej nie lubił, bo nawet nie pomógł. Stał nad nią i gadał. Straszny był. Potem poszedł, jakby nic się nie stało. Ruda została. Cycki to, żeś u niej zauważył, ale żeby pomóc, to już nie, bucu. Chciałem! Już miałem do niej podejść, kiedy z wąwozu wypadł troll. Brzydki jak gówno po jagodach. Zaatakował ją? Gdzie tam? Schowałem się i wszystko widziałem. Najpierw ją obwąchał. To myślałem, że zeżre, a ten nie. Zarzucił ją na ramię jak worek i poszedł w wąwóz. To wszystko? Tak. Sam widzisz, żeś nie zmarnował pieniędzy. Jak mrówki. No, ludzkim kobietom wystarczy byle siąść na męskich... Czym mogę służyć? Thank you.
Wiedźmin to... Przemierza krainy i zabija potwory. A czemu mu się tak ślipie? Tym mogę... Jakie rzeczy się dzieją na świecie? Trzymaj się! Nie macaj go, tylko ostro! Bijecie się dalej? Poproszę o godnego przeciwnika. Stawajcie! Wpierw pokażcie jednak pieniądze. W takim razie otwieram zakłady! Było na co popatrzeć. Przepiękna walka. Gratuluję wygranej. Wal między oczy! Wiesz, patrzę na tego... Zmieniają losy królestw! Prawda, prawda. Aż mi ciary po plecach chodzą. Hej. O, kolejny. Wpuścisz jednego, a zaraz masz sąsiedzkie setki. Widzę, że łapacie świerzbie. Jak mrówki. No, ludzkim kobietom wystarczy byle siąść na męskich portkach, by im brzuch urósł. Żaden człek nie zdzierży krasnoludowi na rękę. Chyba że wiedźmin. Bierz złoto, zasłużyłeś. Śmierdzi tu serem i starymi co ojcami. Co jeden, to większy cuda! Chłopom już się nie chce gnoju przerzucać. Wojaczka im się marzy. Łupy! A niech sobie śnią na jawie. Może nie pokażą pleców topornikom Henselta. To poważniejsza sprawa. Im się marzy wolność i równość. Świnia wyżej ryja nie podskoczy. Ale niech walczą. Za wolność waszą i naszą. Widzę, że łapacie świerzbie! Chcesz się zmierzyć z krasnoludem? A ten wiedźmin to... co to za jeden? Przemierza krainy i zabija potwory za pieniądze. A czemu mu się tak ślipia świecą? Bo go za młodo czarodzieje zmutowali. No patrz, jakie rzeczy się dzieją na świecie.